Witamy nowy rok, Sylwester. Wielu osobom kojarzy się z fajerwerkami. Czas na zakupy tego typu ogni. Na co zwracać uwagę? No przede wszystkim, jak decydujemy się na zakup fajerwerków, kupujmy w sprawdzonych miejscach, kupujmy fajerwerki takie, które mają instrukcję w języku polskim, instrukcję obsługi, które mają certyfikat CE świadczący o tym, że są bezpieczne i stosujmy się do tych instrukcji. No nie wolno dopuścić do tego, żeby fajerwerki odpalały osoby niepełnoletnie. Jednak to jest coś, co powinni robić tylko dorośli i do tego nie można łączyć tego z alkoholem ani innymi środkami odurzającymi. Musimy zachować maksymalne bezpieczeństwo, nie odpalajmy tego w ręce. Jeżeli to są rakiety, to stosujmy się do instrukcji użytkowania. No często jest tak, że staramy się umieścić te rakiety w jakichś butelkach. Zadbajmy o to, żeby były odpalane na otwartej przestrzeni, nigdy w domu, w pomieszczeniach zamkniętych, żeby tor przewidywany ruchu tej rakiety był taki, żeby nie przecinał jakichś linii wysokiego napięcia energetycznych, czy niskiego napięcia, czy drzew, żeby to była otwarta przestrzeń, nigdy z mieszkania, z balkonu, z okna. No i nie w tłumie, ponieważ wiemy, że często towarzyszy temu huk, może też dojść do jakiejś paniki w tym tłumie. Poza tym odpalając fajerwerki, no powinniśmy się oddalić od miejsca, gdzie odpalamy. No, w instrukcji użytkowania powinno być to opisane, jak nie, to możemy przyjąć, że to jest gdzieś w okolicach 8 metrów, tak żeby w przypadku jakiejś niekorzystnej sytuacji ten fajerwerk nikomu nie zrobił krzywdy. Bywa też tak, że fajerwerk od razu nie wystrzeli. To co, podchodzimy, sprawdzamy, czy zachować tutaj jeszcze większą ostrożność? Jeżeli fajerwerk, czyli ta rakieta nie odpali się, no to odczekajmy co najmniej 15 minut i wtedy ostrożnie podejdźmy do tej rakiety. Nie próbujemy odpalać jej ponownie, tylko najlepiej w jakimś naczyniu z wodą ją umieścić, żeby była dalej bezpieczna. To na koniec zapytam, jeżeli lubimy fajerwerki, nabędziemy je w miejscu do tego przeznaczonym, to co? To też znowu cieszmy się chyba tym troszeczkę. No myślę, że okres Nowego Roku i Sylwestra jest to okresem, kiedy wszyscy radują się z tego święta i jeżeli tylko postępujemy bezpiecznie i zgodnie z przepisami, to krzywdy nikomu nie powinno się stać nic.